Cześć, witam w kolejnym odcinku programu Bet Show. Dzisiaj u nas boks zawodowy i ekstra klasa. Już 26 kwietnia w Legionowie Maciej Miszkin zmierzy się z Pawłem Głażewskim. Co myśli o swoim rywalu i jak przygotowuje się do tego pojedynku? Zobaczcie sami. Maciek, 26 kwietnia w Legionowie, stoczysz kolejną walkę z Pawłem Głażewskim. Powiedz, czy traktujesz ten pojedynek jakoś specjalnie, szczególnie, jako, nie wiem, najważniejszą walkę w swojej dotychczasowej karierze? Ja osobiście tak tego nie traktuję, natomiast z pewnością będzie to najważniejszy pojedynek w mojej karierze. Jeśli wygram tą walkę i dobrze się pokażę, to na pewno moja kariera jakoś tam ruszy z miejsca. Natomiast jeśli przegram, to jest bardzo wielka niewiadoma i skupiam się bardzo mocno na ciężkich treningach, na dobrym przygotowaniu do walki. Natomiast mówię, podchodzę do tego tak jak zawsze. Głażewski tak ze średnim szacunkiem, tak powiem, wypowiada się o tobie w mediach. Jakoś drażnią cię te komentarze, powodują, że będziesz się bardziej przygotowywał, czy po prostu nic sobie z tego nie robisz? Znaczy nie, to na pewno nie jest dla mnie jakaś mobilizacja do treningów. Mobilizacją do treningów jest raczej to, że jest szansa wystąpić na otwartym Polsacie, jest szansa pokazania się moim kibicom, znajomym, rodzinie w pełni sił, bo wracam do zdrowia takiego już w 100%, mogę przejść cały okres przygotowawczy. Także to jest dla mnie mobilizacja, a nie to, co Paweł mówi. Mam nadzieję, że wszystko to, co wcześniej wypowiadał się na mój temat, to jest tylko taka gra pod publiczkę, promowanie walki, bo nie sądzę, Paweł nigdy nie był znany z tego, że jakoś bójczucznie wypowiadał się o swoich przeciwnikach, także myślę, że to jest tym spowodowane. Jeśli w ten sposób promuje walkę, to też jest z korzyścią dla mnie. Ale myślisz, że on może cię zlekceważyć, czy po prostu to jest tylko taka gra typowa pod media? Myślę, że to jest gra typowo pod media. Paweł znany jest z tego, że on jest wyrobnikiem, ciężko pracuje na treningach przez wszystkie swoje lata, także myślę, że równie ciężko będzie przygotowywał się do tej walki, natomiast generalnie wiem, że dorojeżdżająca przygotowywał się te 10 dni i to nie jest bajka, bo to było ze względu na kontuzję, on dowiedział się o tej walce w ostatniej chwili. No i generalnie to była najlepsza walka w jego życiu, więc być może Paweł Głażewski nie korzysta już dużo na treningach i na świeżości boksuje lepiej niż po okresie przygotowawczym. A ostatnio stwierdził w jednym z wywiadów, że czuje się numerem jeden w kategorii wagowej, że uważa się, że jest lepszy od Andrzeja Fonfary. Jak się ustosunkujesz do takiego stwierdzenia Głażewskiego? Myślę, że Głażewski byłby jednym z czołowych zawodników w Polsce wagi średniej. Na pewno to nie jest zawodnik wagi półciężkiej. Miałem kiedyś okazję z nim sparować i on po prostu na tą wagę nie ma siły fizycznej. Z tego co pamiętam, boksował bardzo dobrze w wadze 69 kg, bodaj na amatorce. Później miał przerwę, zrobił kilka kilo dodatkowych na siłowni i boksował też z powodzeniem w wadze półciężkiej. Natomiast podejrzewam, że to tylko i wyłącznie wynikało z klasy jego rywali, a nie z tego, że Paweł ma predyspozycję do tej kategorii wagowej i myślę, że trochę tutaj przesadził. No, Dawid Kostecki to jest absolutnie, deklasuje go w każdej rundzie miesiąc po tym, jak wyjdzie z więzienia. Andrzej Fonfara też myślę, że to ciężki knockout byłby. Także Paweł tu trochę przesadził. Bo miałeś dłuższą przerwę, ostatnio miałeś jedną walkę. Teraz już jesteś całkowicie zdrowy, nie masz żadnych urazów, wszystko jest w porządku, możesz na 100% trenować? Trenuję na 100%, nawet na 110%. Jeszcze jest jakiś tam okres, gdzie poświęcam czas na rehabilitację, natomiast już mogę się skoncentrować w pełni na technice i na przygotowaniu fizycznym, także nie powinno być problemu. W tym tygodniu rozpoczynam sparingi i zobaczymy, jak na tych sparingach będzie się sprawowało moje ciało, natomiast jestem dobrej myśli. A możesz zdradzić, z kim będą sparingi? Początkowa faza sparingów będzie z jakimiś słabszymi zawodnikami z boksu amatorskiego, znaczy osiągającymi sukcesy, natomiast z boksu amatorskiego. Później ten ma jakieś pomysły na te sparingi, ja mam też swoje
Mam nadzieję, że uda się jakichś ciekawych sparring partnerów sprowadzić. W ostatniej walce to trener Łapin zadecydował, że walka ma być przerwana, a nie, że już po prostu nie byłeś w stanie walczyć. Powiedz, bo ty nie byłeś zadowolony chyba do końca z tej decyzji trenera, takie miałem wrażenie w jakichś wywiadach po walce, że chyba mogłeś jeszcze kontynuować. Znaczy, ja byłem świadomy w pełni tego, co się dzieje wokół mnie. Natomiast moje nogi rzeczywiście odmawiały mi posłuszeństwa. Zostałem mocno trafiony w punkt i myślę, że z perspektywy czasu trener podjął słuszną decyzję, natomiast ja wychodzę do ringu po to, żeby walczyć i walczyć do końca. Żebym chciał oszczędzać zdrowie, to bym sobie wybrał jakieś inne zajęcie, inne hobby, także mam nadzieję, że to już się nie powtórzy, że trener mi da szansę do końca w kolejnych walkach. Nie, w tej walce byłem mocno trafiony i mówię, byłem w pełni świadomy tego, co się dzieje wokół, natomiast nogi były waciane. A miałbyś jakieś przesłanie do Głaszewskiego przed tą walką? Nie, mam nadzieję, że przygotowuje się równie dobrze jak ja. To jest dla niego również duża szansa, bo tak jak nawet powiedział jego promotor, jeśli ze mną przegra po tej walce, może sobie pójść na ryby i myślę, że on tego pojedynku nie lekceważy i przygotowuje się tak samo ciężko. Przed nami 29. kolejka Ekstraklasy. Zespoły walczą o udział w grupie mistrzowskiej. Komu się to uda? Zobaczcie nasze przewidywania. Polska Ekstraklasa wkracza w decydującą fazę. Zostały dwie kolejki. No i utworzą się dwie grupy. Ten podział to coś nowego w Ekstraklasie. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. No a drużyny na pewno będą walczyć o to, aby być w górnej albo w dolnej części tabeli. No i to może mieć znaczenie. Nikt, kto myśli logicznie, raczej nie wytypuje poprawnie przebiegu meczów, rezultatów, bo Polska Ekstraklasa to chyba najbardziej nielogiczna liga. No ale trzy mecze, które wybrałem, to takie, na których można zarobić. Zarobić można na meczu Widzewa z Wisłą. Myślę, że tutaj będzie remis. No bo tak, Widzew niby wszystko przegrywa, ale coś tam remisuje, tym bardziej, że na własnym boisku. A Wisła ostatnio strasznie w dołku. Widzew fajny rywal na to, żeby się przełamać, ale nie sądzę, żeby w tej formie Wisła była w stanie wygrać. Co najwyżej będzie ją stać na remis i to taki w okolicach 0-0, 1-1 góra. Mecz z dolnej części ligowej tabeli, czyli Podbeskidzie ze Śląskiem, również zapowiada się pasjonująco, no bo Podbeskidzie gra u siebie. To bardzo trudny teren. Śląsk w dołku. Podbeskidzie ostatnio wygrało po bardzo słabej grze. Wygrało zupełnie przez przypadek. Śląsk natomiast po dobrej grze frajersko przegrał. Czyli teraz, gdyby pozbierać to do kupy, to wszystko wskazuje na to, że będzie remis. Nie wiem, jak to wydedukowałem, ale myślę, że warto postawić X. W meczu Lecha Poznań z Jagiellonią na pewno faworytem jest Lech i myślę, że wygra. Ostatnio co prawda na Legii przegrał 0-1 po grze nie najgorszej. W opinii wielu fachowców nawet Lech zagrał dobre spotkanie, lepiej zagrał niż Legia i na pewno nie zasłużył na tę porażkę. No i mają Szymona Pawłowskiego. Jeśli Szymon Pawłowski uwierzy, że jest wirtuozem polskiej piłki i wirtuozem Ekstraklasy, no to strzeli Jagiellonii ze 2 gole i wtedy na pewno Lech będzie mógł gonić Legię w walce o fotel lidera. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy Wam za uwagę i stale zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia w piątek. Cześć!